To jest festiwal, który jest kontynuacją wieloletniego biegu Wojciecha Korfantego, który zawsze był organizowany przez miasto Katowice i Siemianowice Śląskie. W tym roku z różnych względów zdecydowaliśmy się zorganizować dwa biegi osobne. No i cóż, w Katowicach nie tylko jeden bieg, ale cały festiwal biegów dla dorosłych i dla dzieci. 10 kilometrów zaczynamy na placu Sejmu Śląskiego, później czym prędzej chcemy dobiec do Doliny Trzech Stawów, żeby no, ograniczyć trochę utrudnienia dla mieszkańców, no i później 8 kilometrów po samej Dolinie Trzech Stawów i meta w okolicach Łąki. Tam także bardzo ciekawa, rozbudowana strefa dla dzieci, gdzie będą biegi na 50, 100, 200, 400 metrów. Dużo atrakcji. No, w ten sposób chcemy świętować 150. rocznicę urodzin wielkiego katowiczanina, Ślązaka. 1000 osób. Pierwsze 72 godziny udało się zarezerwować wszystkie miejsca. Wiele wydarzeń w mieście Katowice. Wszystkie te, które służą integracji z gośćmi z Ukrainy. Nie brakuje tych wydarzeń zarówno w świecie kultury, jak i w świecie sportu. Jednym z tych wydarzeń jest właśnie festiwal biegowy imienia Wojciecha Korfantego. Cieszy nas bardzo to, że na starcie dzisiejszego biegu, w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego, stanęli mieszkańcy Katowic, całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, spoza granic województwa śląskiego, ale także Ukraińcy i goście z Europy, którzy też tutaj przyjechali po to, żeby w ten sposób, w sposób wyjątkowy, bo sportowy, rekreacyjny, uczcić pamięć tego wielkiego Polaka i Ślązaka. Rewelacyjny, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy Ślązakami, trzeba naszą śląskość pokazywać, tak? No i generalnie bieg, w ogóle każdy sport jednoczy ludzi, także my się rewelacyjnie czujemy. Mam nadzieję, że dotrwamy, damy radę, bo pierwszy raz na 10 kilometrów. Fantastyczna inicjatywa, byle więcej takich inicjatyw, byle więcej właśnie takiej pozytywnej energii, takiego właśnie zaangażowania też miasta, bo to jest też najważniejsze. Jest dobrze, jest piękny klimat, jest piękna pogoda, dobre nastawienie. Świetnie. Atmosfera już się robi, orkiestra przygrywa i będziemy cisnąć. Jest ogień. Grupę, pięknie dziewczyna się nam przebrała i tak. Będziemy z nią biegli do końca, no oczywiście na końcu. 2 kilometry, to oczywiście.